Największa tczewska spółdzielnia mieszkaniowa znalazła sposób na skuteczniejszą ściągalność zaległości z tytułu zadłużeń czynszowych. Największa tczewska spółdzielnia mieszkaniowa, która posiada ponad 9 tysięcy członków, z roku na rok osiąga coraz większe efekty związane ze ściągalnością zadłużeń czynszowych od osób borykających się z kłopotami tego tytułu. Niemniej pozostały dług w kasie spółdzielczej wynikający z zaległości czynszowych sięga kilku milionów. Sytuacja uległa dalszej poprawie i w porównaniu do roku 2015, początku, czyli na styczeń, mamy spadek o ponad 400 tysięcy zadłużeń. Czyli w tej chwili mamy ponad 2 miliony 830 tysięcy złotych, z tym, że jeszcze jest w zasadzie 140 tysięcy do odzyskania, to są już po wyrokach, czyli po sprzedaży lokalu przez komornika i czekamy za rozliczeniem przez sąd i to jest około 140 tysięcy złotych, czyli generalnie to będzie 2 700 tysięcy złotych. Zanotowany przez spółdzielnię mieszkaniową progres zadłużeń czynszowych zapewne cieszy. Czy ilość dłużników też maleje, czy przeciwnie? Ilość zadłużonych także spadła, czyli mieliśmy ponad 2200, w tej chwili mamy około 2100 osób, którzy są zadłużeni wobec spółdzielni. Ja muszę powiedzieć, że tu jest skutkiem w zasadzie stosowania wzmożonej pracy w zakresie tak zwanej windykacji tej miękkiej, czyli tu dotyczy rozmów, negocjacji, wzywań. Mieliśmy ponad 500 osób, blisko 560, wezwali ludzi na rozmowy. Były to wezwania, monity, podpisane ugody, podpisane porozumienia dotyczące i spłaty, i bieżących opłat. Czyli staramy się nie iść tym ostrym, tą tak zwaną windykacją twardą, czyli do sądu, eksmisja, komornicy, no bo to daje mniejszy efekt. Znaczy, stoimy na stanowisku, że im wcześniej podejmiemy działania windykacyjne, czyli rozmowy, kiedy lokator ma 2-3-miesięczne zadłużenie, to jest w stanie, są szanse, że zacznie płacić. Ale jeżeli jest zadłużenie sięgające roku, no to już mało prawdopodobne jest, że to spłaci. Dlatego istotą niepopadania w długi czynszowe, pomimo trudności ekonomicznych niektórych mieszkańców, jest dokonywanie choćby cząstkowych wpłat. Notorycznie uchylającym się od opłat osobom grożą eksmisje. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 50 wyroków eksmisyjnych, z tym, że w roku 2015 przeprowadziliśmy 6 eksmisji, z tym, że 3 eksmisje to otrzymali z Urzędu Miasta i jednego to w Perpignie także, mieszkanie socjalne, a resztę to lokatorzy we własnym zakresie zagospodarowali, czy się wyprowadzili, oddali nam te mieszkania do dyspozycji. W dalszym ciągu mamy ponad 50 osób czekających za mieszkaniami socjalnymi.